Cześć. Sezon na lody myślę, że już w pełni robi się coraz cieplej. I moi drodzy, ja Was dzisiaj zapraszam właśnie do kuchni, bo przygotujemy za chwilę keto lody. Ale zanim to powiem Wam o moim zdaniem największym błędzie, jakie wiele osób na keto, szczególnie chcąc schudnąć, popełnia, przygotowując keto lody czy keto przekąski i jak tego błędu uniknąć. Zapraszam. Nie wiem, czy słyszeliście takie określenie fat bombs, ale jest to dość popularne właśnie określenie na różne keto przekąski, czyli tak zwane bomby tłuszczowe. I rzeczywiście są to przekąski dozwolone na keto, które są dobrze zbilansowane pod kątem makro zazwyczaj, a przynajmniej mają dużo tłuszczu w swoim składzie, no a dieta keto przecież powinna obfitować w tłuszcze, więc wiele osób się właśnie po takie rzeczy sięga, czy to gotowce, ale przede wszystkim robimy nieraz sobie w domu tego typu rzeczy na śmietanie 30, serkach mascarpone, czy różnych innych masłach orzechowych itd., itd. I nie ma w tym teoretycznie nic złego, z keto nas to nie wybija, natomiast był już film o tym i dlatego nie będziemy w ten temat się zagłębiać, że na keto można przytyć, więc osoby, które chcą przejść na keto i jakby schudnąć szczególnie, no jednak powinny uważać, żeby nie jeść kalorycznie dużo, dużo więcej niż wynosi ich zapotrzebowanie. Oczywiście, jeżeli taką bombę tłuszczową sobie zapodamy raz na czas, to raczej nic złego się nie stanie, bo nawet tą nadwyżkę kaloryczną po prostu gdzieś tam w międzyczasie sobie zużyjemy i to nie jest tak, że nasz organizm to jest taki kalkulator i ma wyliczone co do grama czy co do 10 kilokalorii. Natomiast no jeżeli my systematycznie albo kilka razy w tygodniu robimy sobie taki deser, gdzie jest w nim dodatkowe na przykład ekstra 500 kilokalorii, no a popatrzmy sobie chociażby na opakowanie serka mascarpone, czy na śmietanę 36, czy na masła orzechowe. To są bomby, rzeczywiście bomby kaloryczne. No to może zacząć się problem i rzeczywiście można przytyć. Natomiast teraz jest sezon na owoce jagodowe, na truskawki, zaraz będą borówki, czereśnie, maliny itd., itd. I to są owoce dość niskowęglowodanowe, z których rzeczywiście spokojnie możemy korzystać na keto. I jeżeli chcemy sobie przyrządzić jakiś deser czy właśnie lody, to możemy to zrobić w taki sposób, żeby to nie było po prostu ociekające tłuszczem, a mimo wszystko będziemy pozostawać w ketozie. I teraz jak to zrobić? Zobaczcie, że właśnie te owoce różnego rodzaju, one nie są gęste kalorycznie. One tam mają w sobie wodę i tam tych kalorii naprawdę jest mało, jest tam trochę węglowodanów, więc właśnie do tych owoców dodajemy sobie źródło tłuszczu, ale nie w takiej ogromnej postaci, tylko tutaj bardziej polecałabym Wam na przykład olej MCT, który się bardzo fajnie do tego sprawdzi, ewentualnie olej kokosowy. Jeżeli robimy lody, to w ogóle fajnie jest użyć ich w proszku i my tutaj właśnie oprzemy się na MCT w proszku, ale mógłby to być też olej kokosowy w proszku. I na przykład, jeżeli jeszcze chcemy sobie dodać źródło białka, to do takich lodów znowu w proszku bardzo fajnie sprawdzi się odżywka białkowa. Nieraz te odżywki są, izolaty są dodatkowo słodzone, jeżeli są keto jakimś erytrolem na przykład, czy stewią. I jedząc takiego jednego loda, to może być 50 albo 100 kilokalorii, a nie 500 czy 1000, także to jest, myślę, ważna sprawa. Ja zresztą już taki jeden przepis na właśnie takie lody, które wymagają zamrażania, takie bardziej wodne na patyku z mlekiem roślinnym, które też ma niewiele kalorii, nie jest to śmietana, już na moim Instagramie jest. A jeżeli chcemy być pewni, że to dobrze zbilansujemy, to mam dla Was trzy metody na to, żeby rzeczywiście tam mieć pewność, że ten cukier nam nie skoczy i już do nich przechodzimy. Po pierwsze, zawsze taki deser, czy nawet same truskawki, borówki, maliny, czereśnie, możemy zjeść zaraz po, ewentualnie przed, ale myślę, że lepiej po posiłku, po dobrze zbilansowanym białkowo-tłuszczowym posiłku. Jeżeli nawet w tym posiłku prawie nie będzie węglowodanów, bo na przykład zjemy
nie wiem, kiszoną kapustę z jakimś mięsem albo rybą, albo po prostu zjemy ketogeniczny posiłek, to dokładając do tego same te owoce, nie zwiększamy sobie prawie w ogóle bilansu kalorycznego, bo one są niskokaloryczne, dodajemy sobie te węglowodany, ale ładunek glikemiczny całości, dlatego że zjedliśmy to razem, pozostaje niski i prawdopodobnie ani nas to z ketozy nie wybije, ani nam w ogóle nawet cukier za bardzo nie skoczy, jeżeli właśnie w ten sposób to zbilansujemy. Czyli pierwsza rzecz, dołączenie tego do posiłku. Druga rzecz to wypicie kawy kuloodpornej, fajnej kawy kuloodpornej z odpowiednią ilością dobrego tłuszczu. O kawie kuloodpornej też już wiele razy mówiliśmy. Myślę, że osoby, które mnie obserwują, wiedzą, że ja nie jestem fanką picia kawy kuloodpornej, w której jest dużo masła i dużo oleju kokosowego. Można to sobie inaczej też trochę zbilansować, ale jak kto lubi. Natomiast ta kawa jest źródłem tłuszczu i znowu do niej właśnie możemy sobie dołożyć czy to same owoce, czy na przykład takie lody, czy jakąś inną keto przekąskę, która aż tak dużo tego tłuszczu nie ma i tym sposobem znowu bilansujemy ten posiłek odpowiednio. I trzecia opcja, szczególnie właśnie na takie lody, do których dodaliśmy sobie na przykład odżywkę białkową, które mają większą zawartość tego białka, czy to w lecie, to jest po prostu aktywność fizyczna. Jeżeli mamy olejem CT, aminokwasy i węglowodany, to jest naprawdę bardzo fajne połączenie dla nas, jeżeli jesteśmy akurat, albo zaraz będziemy, albo byliśmy w ruchu. Dlatego też około treningowo można to wykorzystać i nawet nie dodając sobie już wtedy ani kawy, ani posiłku, tylko albo idziemy na spacer, albo robimy jakiś nawet krótki trening siłowy, czy tabatę, czy idziemy pobiegać, jeżeli lubimy i nam to nie szkodzi i mamy dobre buty do biegania, bo to bardzo ważne. Więc po prostu łączymy to z aktywnością fizyczną i wtedy automatycznie te węglowodany, których nawet będzie troszkę więcej, jakby stosunkowo w tym posiłku, po prostu od razu sobie wykorzystamy, zużyjemy. No i też pamiętajmy, że w lecie, kiedy mamy dostępność tych węglowodanów większą, też więcej jesteśmy w stanie przyjąć i nas to raczej z ketozy nie wybije. Nawet jeżeli ten, na przykład taki efekt miałaby ta większa ilość węglowodanów w zimie. Także o tym też pamiętajcie i korzystajcie z tego, co tutaj matka natura nam oferuje sezonowo. No dobrze, moi drodzy, to przechodzimy w takim razie do przepisu. Jak widzicie, takie lody mogą być mega szybkie, tym bardziej, że jeżeli owoce zmrozimy sobie wcześniej albo użyjemy mrożonych owoców, bo ja jeszcze teraz pozbywam się zapasów na przykład borówek z ogródka do tej pory, czy jeżyn, czy jagód, więc jeżeli użyjemy zmrożonych, to po prostu robimy sobie taki pyszny sorbet dosłownie w parę minut. I ja już nieraz, jak właśnie gdzieś tam ktoś akurat przyszedł na kawę, to szybciutko przygotowałam ten sorbet bez większego przygotowania, więc może być to naprawdę szybka, a też pyszna przekąska, bo jedzą ją moje dzieciaki i mówią, że lody są pyszne i rzadziej po prostu gdzieś tam jak, nie wiem, syn wraca ze szkoły, to pyta, czy może sobie kupić loda, no bo te lody są w domu i zdecydowanie ich skład jest dużo lepszy. I myślę, że warto szczególnie w sezonie sobie po coś takiego sięgać. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione przekąski, czy skorzystacie z tych moich dzisiejszych porad, czy być może jednak jesteście zwolennikami tych tradycyjnych po prostu bomb tłuszczowych, no, które są pyszne, ale jednak myślę, że warto na nie uważać i mieć na uwadze to, że duża ilość kalorii też niekoniecznie nam służy. Tyle w temacie. Dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!